Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z tematem pieniędzy. Jest to temat, który mocno siedzi mi ostatnio w głowie, ponieważ jestem po kursie przyciągania pieniędzy u Sylwii Kocoń. Wiele też dzięki niemu zmieniam w mojej codzienności. Oczywiście nie będę tutaj dzisiaj mówić Wam typowo o treściach z kursu, ale chciałabym podzielić się moimi refleksjami i tym, co zmieniło się w moim podejściu po uczestnictwie w tym wydarzeniu. Już w ostatnim moim filmie o oszczędzaniu wspominałam o tym, że uczę się zmieniać moje podejście do pieniędzy i ten proces tak naprawdę cały czas trwa. Ostatnio jednak uświadomiłam sobie, jak wiele negatywnych przekonań dotyczących pieniędzy wciąż siedziało jeszcze w moim umyśle. Zauważyłam na przykład, że wciąż gdzieś z tyłu głowy boję się, że mi zabraknie. Jestem w takiej mentalności braku, podchodzę do wydawania pieniędzy ze strachem. Powstrzymuję się przed kupieniem sobie czegoś, co jest przeze mnie naprawdę chciane, przemyślane i potrzebne. Potrafię odkładać taki zakup w nieskończoność. I te różne blokujące mnie przekonania nie pozwalają mi otworzyć się na zarabianie większej ilości pieniędzy, na kupowanie sobie tego, co naprawdę jest mi potrzebne i przeze mnie chciane. Więc tak naprawdę sama siebie ograniczam. Ale odkąd zidentyfikowałam te przekonania, zrozumiałam lepiej, skąd się wzięły i dlaczego były w moim życiu, moje podejście do pieniędzy zaczęło się zmieniać. Przestałam aż tak bardzo bać się zaglądać na konto, przestałam bać się kupować, bo w przeszłości za każdym razem przy kupowaniu towarzyszyło mi takie uczucie niepewności i strachu. Zaczęłam rozpuszczać ten mój lęk, co w rezultacie przynosi mi ogromną ulgę. Uczę się też tego, że mogę otwierać się na obfitość w moim życiu i tego, że na nią zasługuję. Także bardzo Wam polecam takie dogłębne przyjrzenie się swojemu podejściu do pieniędzy, schematom ich dotyczącym, które zostały nam przekazane w dzieciństwie i zastanowienie się nad tym, czy nam naprawdę służą. Przez większą część życia myślałam, że mam chociażby neutralny stosunek do pieniędzy. Później wydawało mi się, że może nawet je lubię. Ostatnio przekonałam się jednak, że bardzo się myliłam. Tak naprawdę podchodziłam do tego tematu jak do jeża. Było tutaj dużo lęku i oporu. Jeśli chcemy dostrzec, czy tak naprawdę lubimy pieniądze i się na nie otwieramy, warto przyglądnąć się naszemu zachowaniu wobec nim i naszemu podejściu. Zastanowić się, jak podchodzimy do naszej ulubionej rzeczy, ulubionej aktywności czy osoby, a następnie przyrównać to zachowanie do naszej relacji z pieniądzem. Gdy ja zrobiłam sobie takie porównanie, to zrozumiałam, że tylko mówię, że lubię pieniądze, ale moje czyny za tym nie idą, bo tak naprawdę unikam tego tematu jak mogę. Teraz za to staram się to zmieniać. Kolejna kwestia, która zmieniła się w moim podejściu do pieniądza, to to, że przestałam się wstydzić mówienia o tym temacie. Mówienia o tym, ile pieniędzy przyjmuję do mojego życia, ile chciałabym ich otrzymywać w przyszłości. Oczywiście to było kolejne moje przekonanie, że o pieniądzach się nie rozmawia, że nie wypada mówić, że chciałoby się mieć ich więcej. Także w rezultacie celowo to przekonanie odmieniam. Zrozumiałam, że jeśli chcę mieć dobre podejście do pieniędzy, to najlepiej byłoby nie udawać, że ten temat nie istnieje, a wręcz przeciwnie, otworzyć się na niego i podchodzić do niego bardziej na luzie. To tak samo jak z innymi kwestiami, które są dla mnie ważne. Przecież mówię o nich regularnie i otwarcie, więc tak samo chcę podchodzić do pieniądza. Zrozumiałam również, że w przeszłości traktowałam pieniądze jak kwestię najmniej istotną w życiu. Wierzyłam w to, że gdybym miała ich więcej, byłabym pewnie złym człowiekiem. Stąd też, gdy rozpisywałam swoje priorytety, pieniądze były zawsze na samym dole listy i było mi z tym teoretycznie dobrze. Ale gdy się w to zagłębiłam podczas kursu, okazało się, że tak naprawdę pieniądze są dla mnie ważne, że pozwalają na spełnianie marzeń i korzystanie z nich może sprawiać radość. Zmieniły więc one w rezultacie swoje miejsce na mojej liście priorytetów i świetnie jest się teraz przekonywać o tym, że to jest w porządku. Ostatnio kupiłam sobie nowy portfel. Taki, który naprawdę mi się podoba i z którego uwielbiam korzystać.
I zrobiłam tak dlatego, bo zdałam sobie sprawę z tego, że korzystanie z moich pieniędzy jest dla mnie nieprzyjemne i utrudnione, gdy używam portfela, którego tak naprawdę nie lubię, który jest dla mnie nudny, brzydki. I nie zachęcam Was teraz wszystkich do zakupu nowego portfela, ale zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć swoim portfelom i zobaczyć, jakie uczucia w nas budzą. Jak nam się kojarzą, jak się z nimi czujemy, czy są dla nas ładne i praktyczne, czy lubimy z nich korzystać. Czy posiadanie konkretnie wyglądającego portfela jest dla nas istotne, a może nie? A może mamy za dużo portfeli? A może wcale nie potrzebujemy portfela? Lub jednak zauważymy, że nam go brakuje? Sprawdźmy to sami ze sobą. To niby taka prozaiczna kwestia, ale tak naprawdę portfel to rzecz, z której korzystamy na co dzień i jest on bardzo powiązany z korzystaniem z naszych pieniędzy. Także jeśli chcemy z przyjemnością z nich korzystać, warto też zaobserwować, czy z przyjemnością używamy rzeczy, w której przechowujemy nasze pieniądze. Moim nowym nawykiem stało się dziękowanie zaraz po kupieniu nowej rzeczy, ale też po skorzystaniu z jakichś darmowych treści w internecie, czy po prostu przy podziwianiu zachodu słońca. W przeszłości miałam zwyczaju robić coś odwrotnego lub nie zauważać tych dobrych rzeczy, które są w moim życiu. Często też narzekałam sobie na to, ile trzeba na coś wydać, ile trzeba się natrudzić. Dzisiaj zastępuję te myśli wspierającym zdaniem. Dziękuję tak wiele za tak niewiele. To zdanie, usłyszane u Sylwii Kocoń, sprawia, że czuję więcej wdzięczności za wszystko, co przychodzi do mojego życia. A więcej wdzięczności to również większe uczucie spełnienia i spokoju w sercu. Przez wiele lat strach powstrzymywał mnie przed zgłębieniem wiedzy na temat pieniędzy. Wiedziałam, że nie mam pojęcia o inwestowaniu, przedsiębiorczości, o tym, jak mogłabym zarabiać więcej, ale nic z tym nie robiłam. Było we mnie tyle strachu, że wolałam zostać w miejscu, w którym jestem, niż wyjść ze strefy komfortu. Teraz jednak uczę się nowych rzeczy i choć nie przychodzi mi to z łatwością, to krok za krokiem zgłębiam temat, by móc sobie samej pomóc w lepszym zarządzaniu pieniędzmi, w ich inwestowaniu, w tworzeniu poduszki finansowej, w zarabianiu. W tym temacie ostatnio pomagają mi treści z książki Finansowy Ninja Michała Szafrańskiego. I na koniec powiem Wam, że bardzo się cieszę z tego, że tak naprawdę przez kilka dobrych lat mojego życia skupiałam się intensywnie na odgracaniu i rzeczy fizycznych, i niematerialnych, bo tak jak wiele razy Wam o tym mówiłam, minimalizm i pozbycie się tego, co zbędne, co jest tylko dla nas niepotrzebnym balastem, pomaga w tym, żeby zrobić przestrzeń na to, co najważniejsze, żeby móc się skupić później na tym, co dla nas naprawdę istotne. Także ja w tym momencie czuję, że również z taką czystą kartą, czystą przestrzenią zaczynam zapraszać do mojego życia obfitość finansową, skupiać się bardziej na tym temacie, a także obfitość w różnych innych życiowych kwestiach, bo to wszystko jest ze sobą połączone. Jeśli intryguje Was temat otwierania się na taką obfitość finansową i uczenie się bardziej wspierającego podejścia do pieniędzy, to ja Wam bardzo polecam ten kurs u Sylwii Kocoń. A jeśli macie jakieś swoje sposoby na dobrą relację z pieniądzem, to koniecznie podzielcie się w komentarzu. Ściskam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!